Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się Ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 169 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w Rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami Psalmu 107, wersety od 1 do 16. Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, bo Jego łaska na wieki. Niechaj to mówią odkupieni przez Pana, ci, których wybawił z rąk przeciwnika, i których zgromadził z obcych krajów, ze wschodu i zachodu, z północy i południa. Błądzili na pustyni, na odludziu, do miasta zamieszkałego nie znaleźli drogi. Cierpieli głód i pragnienie, i ustawało w nich życie. W swoim ucisku wołali do Pana, a on ich uwolnił od trwogi. I powiódł ich prostą drogą, także doszli do miasta zamieszkałego. Niech dzięki czynią panu za jego miłosierdzie, za jego cuda dla synów ludzkich, bo nasycił tego, który jest zgłodniały i łaknącego, napełnił dobrami. Siedzieli w ciemnościach i mroku, więźniowie nędzy i żelaza, gdyż bunt podnieśli przeciw słowom Bożym i pogardzili zamysłem Najwyższego. Trudami przygiął ich serca. Chwiali się, lecz nikt im nie pomógł. I w swoim ucisku wołali do Pana, a On ich uwolnił od trwogi. I wyprowadził ich z ciemności i mroku, a ich kajdany pokruszył. Niech dzięki czynią Panu za Jego łaskawość, za Jego cuda dla synów ludzkich, gdyż bramy spiżowe wyłamał i skruszył żelazne wrzeciądze. Przed nami trzy ostatnie rozdziały drugiej księgi Kronik, od rozdziału 34 do 36, które opisują rządy króla Jozjasza, upadek Judy i zniszczenie Jerozolimy przez Babilończyków. W chwili objęcia rządów Jozjasz miał 8 lat, a panował 31 lat w Jerozolimie. Czynił on to, co jest słuszne w oczach pańskich, i kroczył drogami swego praojca Dawida, nie zbaczając ani na prawo, ani na lewo. W ósmym roku swych rządów, chociaż jeszcze był młodzieńcem, zaczął szukać boga swego praojca Dawida. A w dwunastym roku rozpoczął oczyszczanie Judy i Jerozolimy z wyżyn, aszer oraz bożków rzeźbionych i odlewanych z metalu. W jego obecności burzono ołtarze Baalów. Zwalił on stele słoneczne, które były na nich u góry, połamał aszery, posągi rzeźbione i odlewane z metalu. Pokruszył je, zmiażdżył i porozsypywał na grobach tych, którzy im składali ofiary. Kości kapłanów spalił na ich ołtarzach, i tak oczyścił Judę i Jerozolimę. W miastach pokoleń Manasesa, Efraima i Symeona, aż do Neftalego, na ich placach wywrócił ołtarze. Rozbił i pokruszył aszery i posągi, oraz zwalił wszystkie stele słoneczne w całej ziemi Izraela. Potem zaś wrócił do Jerozolimy. W osiemnastym roku swych rządów, przy oczyszczaniu kraju i świątyni, polecił Szafanowi, synowi Asaljasza i Maasejaszowi, zarządcy miasta, oraz Joachowi, synowi Joachaza, pisarzowi, odnowić dom Pana Boga swego. Udali się do arcykapłana Hilkiasza i oddali pieniądze przyniesione do Domu Bożego, które zebrali od odźwierni lewici od ludzi z pokolenia Manasesa, Efraima i od całej reszty Izraela, z całej ziemi Judy i Beniamina oraz od mieszkańców Jerozolimy. Wręczono je następnie kierownikom robót jako nadzorcom w domu pańskim, a ci wydali je na robotników pracujących w domu pańskim celem naprawienia i odnowienia budynku. Wydali więc je na cieśli i budowniczych oraz na kupno ciosowych kamieni i drewna zdatnego nawiązania i na ściany budynków, które królowie jutcy doprowadzili do ruiny. Ludzie ci wykonali swą pracę z nienaganną rzetelnością. Nad nimi byli Jachat i Obadiasz, lewici z synów Merariego oraz Zachariasz i Meszullam z synów Kechata, aby nimi kierować, oraz lewici, którzy umieli grać na instrumentach muzycznych. Dozorowali oni noszących ciężary i kierowali robotnikami wykonującymi pracę. Wśród Lewitów byli też pisarze, urzędnicy i odźwierni. Podczas wydobywania pieniędzy złożonych w domu pańskim, kapłan Hilkiasz znalazł Księgę Prawa Pańskiego, przekazaną za pośrednictwem Mojżesza. Odezwał się wówczas Hilkiasz i rzekł do pisarza szafana: Znalazłem Księgę Prawa w domu pańskim i dał ją szafanowi. Następnie szafan zaniósł tę księgę do króla i raz jeszcze królowi zdał sprawę z tego zdarzenia w słowach. Słudzy Twoi wykonują wszystko, co im było powierzone. Pieniądze znalezione w domu pańskim wręczyli nadzorcom i robotnikom. Pisarz szafan oznajmił jeszcze królowi, kapłan Hilkiasz dał mi księgę. I szafan odczytał ją wobec króla. Kiedy król usłyszał słowa prawa, rozdarł szaty. Następnie król rozkazał Hilkiaszowi i Achikamowi, synowi Szafana, Abdonowi, synowi Miki, pisarzowi Szafanowi i urzędnikowi królewskiemu Asajaszowi: Idźcie poradzić się Pana co do mnie oraz pozostałych z Izraela i Judy w związku ze słowami tej znalezionej księgi, bo wielki jest gniew pański, który został wylany na nas z tego powodu, że przodkowie nasi nie słuchali słów pańskich. Aby spełniać wszystko, co jest napisane w tej księdze. Udał się więc chilkiarz i ci, którym król rozkazał, do prorokini Huldy, żony szalluma, syna Tokehata, syna Hasry, strażnika Szat. Mieszkała ona w Jerozolimie, w nowym mieście. Opowiedzieli jej, jak to było. A ona im rzekła: Tak mówi Pan, Bóg Izraela. Powiedzcie mężowi, który posłał was do mnie. Tak mówi Pan. Oto sprowadzam zagładę na to miejsce i na jego mieszkańców. Wszystkie przekleństwa, jakie są napisane w tej księdze, którą czytali przed królem judzkim, za to, że opuścili mnie i składali ofiary kadzielne bogom cudzym, drażniąc mnie wszystkimi dziełami rąk swoich. Zapłonął mój gniew przeciw temu miejscu, i nie zagaśnie. A do króla judzkiego, który was posłał, aby radzić się pana, powiecie w ten sposób. Tak mówi Pan, Bóg Izraela. Co do słów, które usłyszałeś, ponieważ ulękło się twoje serce i upokorzyłeś się przed obliczem Boga, słuchając tego, co wypowiedziałem przeciw temu miejscu i mieszkańcom Jego, ponieważ upokorzyłeś się przede mną, rozdarłeś szaty i płakałeś przed moim obliczem, to również i ja wysłuchałem ciebie, wyrocznia Pana. Oto ja połączę cię z twoimi przodkami. I będziesz pochowany spokojnie w swoim grobie, i oczy twoje nie ujrzą całej zagłady, jaką sprowadzę na to miejsce i na jego mieszkańców. A oni zanieśli tę odpowiedź królowi. Wtedy król polecił przez posłów, by zebrała się przy nim cała starszyzna Judy i Jerozolimy. I wszedł król do domu pańskiego, a wraz z nim wszyscy ludzie z Judy i mieszkańcy Jerozolimy. Kapłani i Lewici oraz cały lud, od największych do najmniejszych. Odczytał wobec nich całą treść Księgi Przymierza, znalezionej w domu pańskim. Następnie król stanął na swoim miejscu i zawarł przymierze przed obliczem pańskim, że pójdą za panem i że będą przestrzegali jego poleceń, przykazań i praw całym sercem i całą duszą, że w czyn zamienią słowa Przymierza spisane w tej Księdze. Dał on wszystkim znajdującym się w Jerozolimie i w Beniaminie właściwe stanowisko, a mieszkańcy Jerozolimy zastosowali się do przymierza z Bogiem, Bogiem ich ojców. Jozjaż usunął wszystkie obrzydliwości ze wszystkich ziem Izraelitów i zobowiązał wszystkich znajdujących się w Izraelu do służenia Panu, ich Bogu. Przez całe jego życie nie odstąpili oni od Pana, Boga swych ojców. Jozjasz obchodził w Jerozolimie Paschę na cześć Pana. Dnia czternastego miesiąca pierwszego ofiarowano baranka paschalnego. Wyznaczył wówczas kapłanom ich czynności i dodał im otuchy do służby w świątyni pańskiej. Rzekł potem do Lewitów, nauczających całego Izraela, poświęconych Panu: Umieśćcie arkę świętą w świątyni, którą wybudował Salomon, syn Dawida, króla Izraelskiego. Nie potrzeba jej już dźwigać na barkach. Teraz służyć będziecie Panu Bogu waszemu i jego ludowi Izraelowi. Rozstawcie się według rodów, podzieleni według waszych zmian, zgodnie z zapisem Dawida, króla izraelskiego, i zapisem jego syna Salomona. Stawajcie w przybytku do rozporządzenia grupami utworzonymi według rodów, dla waszych braci i synów ludu, jeden oddział Lewitów dla każdego rodu. Ofiarujcie paschę Oczyśćcie się i bądźcie gotowi służyć waszym braciom zgodnie z nakazem pańskim, danym za pośrednictwem Mojżesza. Jozjasz postarał się o wiele drobnego bydła dla synów ludu. Około trzydziestu tysięcy baranków i koźląt jako ofiary paschalne dla wszystkich tam obecnych, a ponad trzydzieści tysięcy większego bydła. Wszystko to pochodziło z dóbr królewskich. Także jego naczelnicy złożyli dobrowolnie ofiary dla ludu, dla kapłanów i dla lewitów. Hilkiasz, Zachariasz i Jechiel, zwierzchnicy Domu Bożego, dali kapłanom 2600 baranków paschalnych i 300 wołów, a Konaniasz ze swymi braćmi Szemajaszem i Nataneelem oraz Haszabiasz, Jejel i Jozabat, przełożeni lewitów, ofiarowali lewitom jako żertwy paschalne 5000 baranków i 500 wołów. Gdy służba Boża była już przygotowana, kapłani stanęli na swoim miejscu, a lewici w swoich zmianach według rozkazu królewskiego. Ofiarowali oni paschę. Kapłani brali z ich rąk i wylewali krew, a tymczasem lewici odzierali żertwy ze skóry. Potem oddzielili części przeznaczone na cało palenie, wręczając je grupom utworzonym według rodów. Synom ludu, aby je złożono w ofierze dla Pana, jak napisane jest w księdze Mojżesza. Podobnie uczyniono i z większym bydłem. Upiekli następnie baranka paschalnego na ogniu, według przepisu, a inne ofiary przygotowali w garnkach, kotłach i rondlach i roznosili je pośpiesznie wszystkim synom ludu. W końcu przygotowali posiłek sobie i kapłanom. Kapłani bowiem, jako synowie Aarona, byli zajęci składaniem całopaleń i tłuszczu aż do nocy. Dlatego to lewici przygotowali posiłek sobie i kapłanom, synom Aarona. Śpiewacy, synowie Asafa, znajdowali się na swych stanowiskach zgodnie z poleceniem Dawida, Asafa, Chemana i Jedutuna, widzącego królewskiego. Odźwierni czuwali przy każdej bramie. Nie potrzebowali oni odchodzić od swej pracy, ponieważ bracia ich, lewici, przygotowywali im posiłek. Tak to ustalona została w owym dniu cała służba pańska, aby obchodzić Paschę i składać całopalenia na ołtarzu pańskim, według polecenia króla Jozjasza. Izraelici obecni tam w tym czasie obchodzili Paschę, to jest uroczystość prześników przez siedem dni. Nie obchodzono tak paschy w Izraelu od czasów proroka Samuela. I żaden z królów izraelskich nie obchodził tak paschy, jak ją obchodzili Jozjasz, kapłani i Lewici, i cały Juda i Izrael, który się tam znajdował, i mieszkańcy Jerozolimy. Pascha ta obchodzona była w osiemnastym roku rządów Jozjasza. Po tym wszystkim co Jozjasz uczynił dla odnowienia świątyni, król egipski Neko wyruszył, aby walczyć pod karkemisz nad Eufratem. Jozjasz wyszedł przeciw niemu. Lecz tamten wysłał do niego posłów, aby mu powiedzieli: Cóż jest między mną a tobą, królu ludzki? Nie przeciw tobie ciągnę dzisiaj, ale przeciw domowi, z którym jestem w walce. Bóg mi rzekł, abym się pośpieszył. Nie sprzeciwiaj się więc Bogu, który jest ze mną, aby cię nie zniszczył. Jozjasz jednak nie cofnął się przed nim, lecz odważył się z nim walczyć. Nie usłuchał słów Neko pochodzących z ust Bożych. I wystąpił do walki na równinie Megiddo. Wtedy to łucznicy trafili strzałami króla Jozjasza, który rzekł swoim sługom, wyprowadźcie mnie, bo jestem ciężko ranny. Wyciągnęli go jego słudzy z Rydwanu i posadzili na drugim wozie, który do niego należał, i zawieźli do Jerozolimy, gdzie umarł. Pogrzebano go w grobowcach jego przodków. Cały Juda i Jerozolima opłakiwali Jozjasza. Jeremiasz ułożył tren o Jozjaszu, który wszyscy śpiewacy i śpiewaczki wykonują jeszcze po dziś dzień w swoich lamentacjach nad Jozjaszem. I to stało się zwyczajem w Izraelu. Oto zapisane są one w lamentacjach. Pozostałe zaś dzieje Jozjasza, jego czyny pobożne zgodne z tym, co napisane jest w prawie pańskim, jego dzieła pierwsze i ostatnie, są zapisane w Księdze Królów Izraela i Judy. Ludność kraju wzięła Joachaza syna Jozjasza i ustanowiła go królem w miejsce jego ojca w Jerozolimie. W chwili objęcia rządów Joachas miał 23 lata, a 3 miesiące panował w Jerozolimie. Król egipski usunął go, by nie panował w Jerozolimie i nałożył na kraj daninę w wysokości 100 talentów srebra i jednego talentu złota. Następnie król egipski ustanowił nad Judą i Jerozolimą jego brata, Eliakima i zmienił mu imię na Joakim, a jego brata Joachaza pochwycił Neko i uprowadził do Egiptu. W chwili objęcia rządów Joakim miał 25 lat, a panował 11 lat w Jerozolimie. Czynił on to, co jest złe w oczach Pana, Boga swego. Przeciw niemu wyruszył Nabuchodonozor, król babiloński, zakłół go w podwójne kajdany z brązu, by uprowadzić do Babilonu. Wywiózł też Nabuchodonozor do Babilonu część naczyń świątyni pańskiej i złożył je w swym pałacu w Babilonie. Pozostałe zasiedzieje Joakima, obrzydliwości, jakie popełnił i to, co znaleziono przeciw niemu, zostało zapisane w Księdze Królów Izraela i Judy. Syn jego Jechoniasz został w jego miejsce królem. W chwili objęcia rządów Jechoniasz miał 18 lat, a panował w Jerozolimie trzy miesiące i dziesięć dni. Czynił on to, co jest złe w oczach pańskich. Z początkiem roku Nabuchodonozor posłał po niego i kazał go uprowadzić do Babilonu wraz z drogocennymi naczyniami świątyni pańskiej a w jego miejsce ustanowił jego brata, Sedecjasza, królem nad Judą i Jerozolimą. W chwili objęcia rządów Sedecjasz miał 21 lat i panował 11 lat w Jerozolimie. Czynił to, co jest złe w oczach Pana, Boga swego i nie chciał się ukorzyć przed Jeremiaszem, prorokiem posłanym na rozkaz pański. Nadto zbuntował się przeciw królowi Nabuchodonozorowi, któremu na Boga zaprzysiągł wierność. Uczynił on kark swój twardym, a serce nieustępliwym, aby nie nawrócić się do Pana, Boga Izraela. Również wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud mnożyli nieprawości, naśladując wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich i bezczeszcząc świątynię, którą Pan poświęcił w Jerozolimie. Pan, Bóg ich ojców, bez ustanku wysyłał do nich swoich posłańców, albowiem litował się nad swym ludem i nad swym mieszkaniem. Oni jednak szydzili z Bożych Wysłanników, lekceważyli ich słowa i wyśmiewali się z jego proroków, że wzmógł się gniew pana na swój naród do tego stopnia, iż nie było już ratunku. Sprowadził wtedy pan przeciw nim króla chaldejskiego, który wyciął mieczem ich młodzieńców wewnątrz świątyni i nie ulitował się ani nad młodzieńcem, ani nad dziewicą, ani nad starcem, ani nad siwą głową. Bóg wszystko oddał w jego ręce. Wszystkie naczynia świątyni Bożej, tak wielkie jak i małe, wraz ze skarbami Domu Pańskiego i ze skarbami króla i jego książąt, wywiózł do Babilonu. Spalili też Chaldejczycy świątynię Bożą i zburzyli mury Jerozolimy. Wszystkie jej pałace spalili i wzięli się do niszczenia wszystkich kosztownych sprzętów. Ocalałą z podmiecza resztę, król uprowadził na wygnanie do Babilonu. I stali się niewolnikami Jego i Jego synów, aż do nadejścia panowania perskiego. I tak się spełniło słowo pańskie wypowiedziane przez usta Jeremiasza: Dokąd kraj nie dopełni swych szabatów, będzie leżał odłogiem przez cały czas swego zniszczenia to jest przez siedemdziesiąt lat. Aby się spełniło słowo pańskie z ust Jeremiasza, pobudził pan ducha Cyrusa, króla perskiego, w pierwszym roku jego panowania. Tak, iż obwieścił on również na piśmie w całym państwie swoim, co następuje: Tak mówi Cyrus, król perski: Wszystkie państwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. I on mi rozkazał zbudować mu dom w Jerozolimie, w Judzie. Jeśli ktoś z was jest z całego ludu jego, to niech Bóg jego będzie z nim, a niech idzie. W drugim liście do Koryntian, rozdziale trzecim, święty Paweł porównuje służbę nowego przymierza z dawnym przymierzem, wskazując na wyższość tego pierwszego, które przynosi życie i sprawiedliwość przez Ducha Świętego, zamiast potępienia przez literę prawa. Apostoł podkreśla, że dzięki Chrystusowi wierzący są przemienieni na Jego obraz z chwały w chwałę. A Boża chwała jaśnieje w ich sercach, co daje im wolność i pewność w służbie Ewangelii. Czyż ponownie zaczniemy samych siebie polecać, albo czy potrzebujemy, jak niektórzy, listów polecających do Was lub od Was? Wy jesteście naszym listem, pisanym w sercach naszych listem, który znają i czytają wszyscy ludzie. Powszechnie o was wiadomo, żeście listem Chrystusowym dzięki naszemu posługiwaniu, listem napisanym nie atramentem, lecz duchem Boga żywego, nie na kamiennych tablicach, lecz na żywych tablicach serc. A jeżeli dzięki Chrystusowi taką ufność w Bogu pokładamy, to nie dlatego, żebyśmy uważali, iż jesteśmy w stanie pomyśleć coś sami z siebie, lecz wiemy, że ta możność nasza jest z Boga. On też sprawił, że mogliśmy stać się sługami nowego przymierza, przymierza nie litery, lecz ducha. Litera bowiem zabija, duch zaś ożywia. Ale jeśli posługiwanie śmierci utrwalone literami w kamieniu dokonywało się w chwale, tak iż synowie Izraela nie mogli spoglądać na oblicze Mojżesza z powodu blasku jego oblicza, który miał przeminąć, to o ileż bardziej pełne chwały będzie posługiwanie ducha. Jeżeli bowiem posługiwanie potępieniu jest chwałą, to o ileż bardziej będzie obfitować w chwałę posługiwanie sprawiedliwości. Wobec przeogromnej chwały okazało się w ogóle bez chwały to, co miało chwałę tylko częściową. Jeżeli zaś to, co przemijające, było w chwale, daleko więcej cieszy się chwałą to, co trwa. Żywiąc przeto taką nadzieję, z jawną swobodą postępujemy. A nie tak jak Mojżesz, który zakrywał sobie twarz, ażeby synowie Izraela nie patrzyli na kres tego, co było przemijające. Ale stępiały ich umysły, i tak aż do dnia dzisiejszego, gdy czytają stare przymierze, Pozostaje nad nimi ta sama zasłona, bo odsłania się ona w Chrystusie. I aż po dzień dzisiejszy, gdy czytają Mojżesza, zasłona spoczywa na ich sercach. A kiedy ktoś zwraca się do Pana, zasłona opada. Pan zaś to duch, a gdzie jest duch pański, tam wolność. My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność pańską jakby w zwierciadle. Za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. do usłyszenia.